Ekscelencjo, Szanowni Państwo, jestem pod wrażeniem tej ostatniej wypowiedzi. Obiecałem mojej mamie, że opowiem taką krótką historię pacjenta. On miał na imię Teofil, przekroczył 60. To był pacjent, u którego była diagnoza zespołu Downa i wielokrotnie wracał na oddział interny do mojej mamy w moim rodzinnym Gnieźnie. I właśnie mama mi mówiła, że wtedy, kiedy doszło do niewydolności krążenia i w końcu i pacjent zmarł, to rodzina miała tylko takie w zasadzie jedno, rodzina, która się bardzo opiekowała, bo właśnie zwróciła uwagę mi mama na to, że się bardzo opiekowała swoim krewnym. Rodzina miała właściwie tylko jedno pytanie, czy on uzyskał taką samą opiekę jak inni pacjenci. To było dla nich najważniejsze pytanie. Mówię o tym, proszę Państwa, bo zanim przejdę do tematu leczenia schorzeń genetycznych, to przede wszystkim trzeba uznać i uszanować tę codzienną pracę kolegów lekarzy w szpitalach całej Polski, ale i całego świata, gdzie codziennie leczeni są ludzie z chorobami, ze schorzeniami genetycznymi. I choć zwykle nie jest to leczenie przyczynowe, jest to leczenie objawowe, to jest ono faktem i zasługuje na ogromny szacunek, chociażby z tego względu, że jest bardzo trudne. Proszę Państwa, nie bez przyczyny na pierwszym przezroczu zamieściłem obraz mistrza z Frankfurtu, chociaż tutaj autorstwo nie jest do końca tak pewne, z początku bodajże XVI wieku, na którym możecie Państwo, ten obraz obecnie znajduje się w Nowym Jorku, natomiast powstał najprawdopodobniej w pobliżu Antwerpii, tam się mieściło studio malarza. I na tym obrazie możecie Państwo dostrzec w pierwszym rzędzie, w rzędzie aniołów, tuż obok Maryi, możemy dostrzec takie maleńkie dziecko, które ma cechy zespołu Downa. Jeśli porównamy smukłe, długie palce pozostałych postaci z króciutkimi paluszkami tego chłopczyka, to mamy kolejny argument za zespołem Downa. Zresztą to zostało opisane w literaturze fachowej. Ja wróciłem do tego obrazu poprzez literaturę fachową. Ale również w rzędzie pasterzy, jeśli Państwo przyjrzycie się tym dwóm postaciom, w rzędzie już pasterzy, dorosłe postaci, jedna pewnie należy do osoby z kręgu znajomych malarza, a druga postać znowu ma wszystkie cechy zespołu Downa. I to jest taki bardzo stary obraz, ale on wyraźnie pokazuje, że w miejscach, w których najprawdopodobniej miejscem, w którym pierwotnie znajdował się ten obraz, był klasztor, w którym opiekowano się dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i pewnie powstał na zamówienie właśnie zgodnie ze swoim przeznaczeniem, ale ten obraz pokazuje, że właściwie my dosyć tak pochopnie często mówimy o wiekach średnich, o tym, że dopiero w tej chwili w zasadzie nasza cywilizacja bardzo się rozwija. Ja mam wrażenie wręcz przeciwne.
Ten obraz właśnie dokumentuje stosunek do dzieci z zespołem Downa w czasie, kiedy medycyna w zasadzie nie dysponowała niczym. Rewolucja terapeutyczna, proszę Państwa, dokonuje się na naszych oczach, jeśli chodzi o choroby genetycznie uwarunkowane w zasadzie wszędzie. To jest trochę smutne, że dowiadujemy się o tym od kolegów, którzy przyjeżdżają na seminaria do naszego instytutu i opowiadają o osiągnięciach terapeutycznych. W rdzeniowym zaniku mięśni, proszę Państwa, na tym schemacie mamy oś czasu. I na tej osi czasu możemy zauważyć, że w zasadzie od czasu opisania rdzeniowego zaniku mięśni, to znaczy to jest tutaj rok 1891, do odkrycia genu w 1995 roku, dzieje się bardzo niewiele. Bardzo niewiele. Tak długi okres czasu i w zasadzie prawie nic. I od 1995 roku do 2016 roku zaczyna się, w 95 w zasadzie widzimy takie poruszenie w tej dziedzinie, a w 2016 w tej chwili wielkie koncerny farmaceutyczne konkurują, tak można powiedzieć, o to, który preparat w leczeniu zaniku rdzeniowego mięśni będzie najpowszechniej stosowany. I to są preparaty, które służą do leczenia przyczynowego zaniku rdzeniowego mięśni. Jest to choroba genetycznie uwarunkowana. Widziałem na filmie jednego z profesorów, który pokazywał dziecko z rdzeniowym zanikiem mięśni. Dziecko, które nie powinno siadać, nie wspominając o tym, że w ogóle nie powinno chodzić. Po podaniu tego preparatu drogą punkcji lędźwiowej dziecko zaczęło siadać. To jest sprawa, jeśli chodzi o choroby nerwowo-mięśniowe, no zupełnie niesłychana. Ale leki zaczynają działać i to są, wydaje się, bardzo dobre preparaty, dlatego że one mają miejsca uchwytu opracowane w oparciu o patologię molekularną tej grupy chorób genetycznie uwarunkowanych. Wracając, proszę Państwa, do zespołu Downa, o którym dzisiaj już pani profesor Midro mówiła. Od wielu lat trwają bardzo intensywne badania nad modelami, głównie mysimi, zespołu Downa. Oczywiście u myszy nie stwierdzamy zespołu Downa, oczywiście to jest model. Natomiast te modele już w tej chwili, tym modelom już w tej chwili medycyna bardzo wiele zawdzięcza. I właśnie już nawet w pierwszym opisie pochodzącym z XIX wieku sam doktor Down, oprócz tego, że bardzo dokładnie opisał odrębność, powiedzielibyśmy odrębność kliniczną dzieci z zespołem Downa, mówiąc o tym, że mowa jest taka niewyraźna i może taka chropawa, ale już w tym samym zdaniu autor zaznacza, że może być znacznie poprawiona przez gimnastykę języka. I to jest podejście, można byłoby powiedzieć, XIX-wieczne do zespołu Downa. O profesorze Leżę, pani profesor Midro dzisiaj też mówiła, zresztą pani profesor upowszechniła w ogóle w Polsce wiedzę na temat profesora i myślę, że gdyby nie pani profesor, to,
to dr Leżen byłby w Polsce zapomniany, bo w jakiś dziwny sposób wielu naszych genetyków nie chce o nim mówić. Natomiast ja tylko jednym słowem właściwie powtórzę, że dr Leżen był gorącym, był orędownikiem i był zwolennikiem leczenia zespołu Downa, nawet w czasie, w tym okresie, kiedy tak naprawdę o jego patologii molekularnej wiedziano bardzo, bardzo niewiele. To zdanie, że zespół Downa nie jest wywołany trisomią 21 pary chromosomów, oczywiście wymaga komentarza. Trisomia 21 pary chromosomów jest wehikułem dla genów, których nadmierna dawka wywołuje zespół Downa. Cały chromosom 21 pary nie jest konieczny do tego, żeby wywołać zespół Downa. To jest dosyć istotna kwestia, dlatego że w szczególności jeśli powiemy o niepełnosprawności intelektualnej w zespole Downa, to mamy wiele danych na to, że niepełnosprawność intelektualna, właściwie niepełnosprawnością intelektualną być może zawiaduje nawet tylko jeden gen. Oznaczałoby to, że zespół Downa w ujęciu przyczyny jest chorobą jednogenową, a w ujęciu skutków jest chorobą genomową. Ale poprawa funkcji tego pojedynczego genu może skutkować poprawą funkcji około 300 innych białek, które są kontrolowane przez ten pojedynczy gen. Ten pojedynczy gen to gen DYRK1A. On koduje kinazę, białko, które jest enzymem. I na szczęście jest enzymem, bo aktywność enzymów biochemia potrafi kontrolować. To znaczy jesteśmy w stanie wytworzyć inhibitory, które hamują aktywność enzymów. I dlatego, proszę Państwa, obecnie, jeśli chodzi o biotechnologię, to większość badań koncentruje się na identyfikacji najlepszego skutecznego inhibitora kinazy DYRK1A. Tutaj dla przykładu jest akurat podany jeden z pierwszych preparatów, to jest naturalny preparat Harmina. On nie jest idealnym preparatem, dlatego że ma własności niestety halucynogenne, ale na właściwie można powiedzieć tworząc związki podobne do harminy, można myśleć o syntetycznych inhibitorach kinazy DYRK1A. I proszę Państwa, w literaturze w tej chwili widać taką właściwie odbywa się taki konkurs, jeśli tak to można nazwać, o najlepszy inhibitor DYRK1A. Tych prac jest sporo. No, trudno powiedzieć, który preparat zajmie pierwsze miejsce, ale można powiedzieć, że ta terapia jest w zasięgu ręki. To nie będzie terapia zespołu Downa jako syndromu, natomiast będzie to leczenie niepełnosprawności intelektualnej w zespole Downa. Jeśli chodzi o czas leczenia i o sposób podania preparatu, dwa bardzo ważne czynniki, to tutaj mamy zasadę znaną w chorobach nie tylko genetycznie uwarunkowanych, zasadę im wcześniej, tym lepiej, a jeśli chodzi o czyli na samym początku ciąży, wtedy, kiedy odbywa się neurogeneza, migracja neuronów, to są początki ciąży. I oczywiście później, po narodzinach, można też te preparaty podawać, z tym, że z mniejszym skutkiem. Natomiast droga podania nie jest taka skomplikowana, bo pierwsze doświadczenia, jeśli chodzi o myszy, to jest preparat rozpuszczony w wodzie, którą piją po prostu
zwierzęta. I on świetnie przenika do środowiska wewnątrz macicznego, natomiast też w bardzo ciekawy sposób nie oddziaływuje na aktywność genów u matki. Także jest tutaj bardzo wiele pozytywnych działań, jeżeli chodzi o niepełnosprawność intelektualną w zespole Downa. Proszę Państwa, doktor Yamanaka, odkrywca indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych, otworzył nam drogę do modelowania chorób genetycznie uwarunkowanych w sposób bardzo indywidualny, to znaczy dla każdego pacjenta. Dzięki doktorowi Yamanace przeżywamy taki przeskok, w zasadzie mamy to za sobą, od modelu zwierzęcego, który zawsze będzie niedoskonały, do modelu całkowicie zindywidualizowanego, to znaczy komórek pacjenta, konkretnego pacjenta, nawet nie linii komórkowej, tylko komórek konkretnego pacjenta. Eksperymenty Yamanaki doprowadziły do odróżnicowania komórek dojrzałych, takich jak komórki skóry i fibroblasty, w kierunku komórek niezróżnicowanych, komórek macierzystych. I te niezróżnicowane komórki macierzyste są może nie najlepszym materiałem do tego, żeby używać je w przeszczepach, natomiast są świetne, jeżeli chodzi o możliwość modelowania chorób genetycznie uwarunkowanych. Znaczy one są znakomitym modelem jakby w choroby genetycznie uwarunkowanej, na którym możemy testować różne preparaty, nie narażając pacjenta. To jest przykład, proszę Państwa, badań, które zostały opublikowane bodajże 3 lata temu w Nature, zgodnie z którymi dodatkowy chromosom 21 pary po prostu można wyłączyć. Gdyby student medycyny kilka lat temu w czasie egzaminu z genetyki powiedział o wyłączeniu dodatkowego chromosomu 21 pary, to na pewno skończyłoby to się dla niego nie najlepiej, w najlepszym wypadku sesją poprawkową. Natomiast proszę Państwa, tutaj mamy sytuację, gdzie chromosom 21 pary zostaje wyłączony w dzielących się komórkach. Najpierw od pacjenta z zespołem Downa pobiera się w bardzo niewielkim zabiegu biopsji skóry, to jest troszeczkę na wyrost nazwane biopsją skóry, bo to jest takie draśnięcie, fibroblasty. Następnie fibroblasty metodą Yamanaki i różnymi modyfikacjami tej pierwszej metody, pierwotnej metody, przeprowadza się w stan indukowanych komórek macierzystych, czyli komórek, które są aktywne, dzielą się, są podatne na różne bodźce. I następnie do tych komórek, proszę Państwa, poprzez gen XIST, to jest ten sam gen, który u kobiet fizjologicznie wyłącza drugi chromosom X, wyłącza się trzeci chromosom 21. I ten trzeci chromosom 21 pary zostaje zamieniony w coś, co nawet autorzy dość odważnie nazwali chromosom 21 ciałko Barra, bo to jest drugie ciałko Barra. Nieaktywna grudka chromatyny, która nie ma ekspresji. To oznacza, proszę Państwa, że można wyłączyć w żywym systemie 100, 500, 1000 genów, że biotechnologia w tej chwili już jest w stanie poradzić sobie z takim wyzwaniem. Proszę Państwa, nie sposób, mówiąc o terapii chorób genetycznie uwarunkowanych, nie wspomnieć profesora Wacława Szybalskiego, który był pierwszy. Jest to odkrywca terapii genowej. Profesor uzyskał przed wojną znakomite wykształcenie w szkołach lwowskich.
Był również, miał bardzo duży kontakt z tym no, chyba najlepszym akademickim środowiskiem, jakie miała kiedykolwiek Rzeczpospolita. Miał kontakt z Weiglem, z całą szkołą, bardzo taką szeroką szkołą biochemii, filozofii, matematyki. I proszę Państwa, i był inżynierem chemikiem. I kiedy jako inżynier chemik powiedział laureatce Nagrody Nobla w zakresie biologii, że zamierza wprowadzić gen do komórek ssaczych, wspomniana uczona powiedziała mu: o ty biedny polski inżynierze, ty myślisz, nie znając biologii komórki, że można wprowadzić obce DNA do komórek ssaczych. I na szczęście, proszę Państwa, profesor Szybalski nie znał biologii komórki, bo dzięki temu właśnie wprowadził po raz pierwszy DNA do komórek ludzkich. I po raz pierwszy dokonał czegoś, co on nazwał sam chirurgią genową, a później zostało to nazwane terapią genową. Także nasz rodak jest ojcem terapii genowej. Dzisiejsza terapia genowa, proszę Państwa, to są wielkie, wielkie sukcesy. Szczególnie jeżeli właśnie chodzi o zanik rdzeniowy mięśni. A tutaj na przezroczu widzimy schematyczne przedstawienie pacjenta z wrodzonym, złożonym niedoborem odporności. To są bardzo ciężkie choroby, które w zasadzie nie mają żadnej innej alternatywy terapeutycznej. Stąd terapia genowa zawsze w nich była dosyć swobodnie, można tak powiedzieć, mimo pewnych trudności stosowana. Rzecz polega na tym, proszę Państwa, że od chorych pobiera się komórki szpiku, następnie hoduje je się w odpowiednich warunkach, wprowadza się do nich brakujący gen za pomocą wektora wirusowego, a następnie tak zmodyfikowane komórki wprowadza się ponownie choremu. I pomimo tego, że było tutaj wiele problemów, bo niektóre z dzieci zmarły niestety na białaczkę, bo niestety ten wprowadzony gen w wektorze wirusowym czasami potrafi wbudować się w miejsce, w które nie powinien się wbudować, to pomimo tego właściwie jest to jedyny sposób leczenia złożonych niedoborów odporności, tych najcięższych. Ostatnio, proszę Państwa, opracowano taką grupę wektorów wirusowych, wektory AAV, które według pierwszych doniesień są bardzo, bardzo bezpieczne. Bardzo bezpiecznie. Właśnie wirusami AAV, to znaczy to nie są wirusy, rzecz jasna AAV, są to wektory, są to zmodyfikowane wirusy. Właśnie za pomocą tych wektorów z genem leczy się w tej chwili zanik rdzeniowy mięśni. Są pierwsze obserwacje, zobaczymy, czy rzeczywiście nie będzie żadnych trudności po latach, ale proszę Państwa, jest to tak strasznie ciężka choroba, że w której tak długo czekaliśmy na terapię genową, że wydaje mi się, że jest to naprawdę warte uwagi. Proszę Państwa, medycyna, już nie będę za bardzo o tym mówił, ale również potrafi ingerować w składanie RNA w komórkach somatycznych. To się nazywa, ta metoda nazywa się exon skipping. Za pomocą substancji, które są nazywane antysensami, można modulować składanie RNA. Ta metoda ostatnio była dość często stosowana w dystrofiach mięśniowych. Okazuje się w tej chwili, że chyba jednak z nie największym powodzeniem. Ale być może podobnie jak w przypadku terapii genowej, w innych chorobach, bo tutaj oczywiście chodzi o indywidualizację, tu trzeba dobrać odpowiednią technologię do choroby, w innych chorobach ona się sprawdzi. Proszę Państwa, no i ostatni, można powiedzieć, krzyk, ostatnia taka nowa rzecz, jeśli chodzi o krzyk technologii, jeśli tak w ogóle można powiedzieć, to metoda CRISPR-Cas9. Ta metoda CRISPR-Cas9 jest zupełnie nie do przyjęcia, powiedziałbym, w takim ujęciu modyfikacji genomu komórek rozrodczych. Czyli
tego kierunku, o którym wiemy, który zaczął się rozwijać w Chinach i który jest absolutnie nie do przyjęcia, jeżeli mamy modyfikować genomy zarodków, to w ogóle o tej metodzie nie powinniśmy mówić. Natomiast, proszę Państwa, metoda, technologia CRISPR-Cas9 wydaje się obiecująca w przypadku modyfikacji w komórkach somatycznych. W komórkach somatycznych CRISPR-Cas9 wydaje się być całkiem dobrą metodą, która pozwala na wyłączanie kilku genów. Tutaj raczej chodziłoby o usuwanie genów, które są toksyczne, czyli genów na przykład zawierających toksyczne mutacje. Proszę Państwa, i na koniec w zasadzie chciałbym podzielić się to już własnymi przemyśleniami dotyczącymi trudności, dotyczącymi terapii przyczynowej chorób genetycznie uwarunkowanych. To jest kwestia do dyskusji. Być może macie Państwo w tej kwestii inne zdanie. Natomiast wydaje mi się, że pierwszą przeszkodą jest mentalność eugeniczna. To jest ten stereotyp, mit o nieuleczalności chorób genetycznie uwarunkowanych. Oczywiście on jest bardzo blisko sprzężony z deficytem wiedzy, od tym, co się dzieje w tej chwili w tym obszarze, z brakiem infrastruktury, bo szpitale, które będą zajmowały się leczeniem chorób genetycznie uwarunkowanych, proszę Państwa, można sobie wyobrazić w ten sposób, że będzie to jeden poziom, gdzie są sale chorych i 10 pięter laboratoriów. Bo to jest medycyna niewątpliwie nieprawdopodobnie droga, ale jeśli tutaj wynotowałem sobie z wykładu doktora Schulza, że zyski jednego z koncernów w biznesie in vitro wynoszą 165 miliardów dolarów kwartalnie, także nawet cząstka zmieniłaby tej sumy zmieniłaby obraz całej sytuacji. Natomiast jeśli chodzi o biotechnologię, proszę Państwa, to tutaj większych przeszkód nie ma. Biotechnologia właściwie to, co miała do wykonania, wykonała. Problem polega na tym, żeby teraz biotechnologię wprowadzić do medycyny. Proszę Państwa, jeśli spojrzymy na możliwości, którymi dzisiaj dysponujemy, to no niestety pozwoliłem sobie zamieścić to zdjęcie, bo jednak w XVI wieku, czy to już może nie jest średniowiecze, no bo to już renesans, ale powiedzmy w tych wiekach średnich, no jednak jak widzimy, stosunek do dzieci z zespołem Downa był nieco inny, bardzo, bardzo delikatnie rzecz ujmując, niż ma to miejsce dzisiaj. Dziękuję bardzo.